Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki-Zdrój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecny cykl wykładów będzie poświęcony czasom końca, końcu świata, szczególnie omówimy działalność Eliasza proroka w tym czasie, który jest zapowiedziany w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Wysłuchaj kolejnego epizodu. Jan Chrzciciel jako drugi Eliasz. Jan Chrzciciel jest gwiazdą poranną, jutrzenką, charakteryzującą się tym, że widać ją najdłużej nad ranem, przed wschodem słońca, kiedy już gwiazdy stają się niewidoczne z powodu światła słonecznego. Tak jak gwiazda poranna była zwiastunem nadchodzącego dnia i wschodu słońca, tak samo Jan Chrzciciel był zwiastunem nadchodzącego Mesjasza jako baranka Bożego, który jest prawdziwą światłością. W Starym Testamencie są trzy zapowiedzi mówiące o przyjściu Jana Chrzciciela. Pierwsza zapowiedź to z Księgi Izajasza rozdział 40 wersety 3-5. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Ten werset zacytował Jan Chrzciciel, gdy go zapytali, kim ty jesteś. Ewangelia według Jana rozdział 1 wersety 22 i 23. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Druga zapowiedź to z księgi proroka Malachiasza rozdział 3 wersety 1-3. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Te wersety wyjaśnił sam Jezus, ogłaszając, że te teksty mówią o Janie Chrzcicielu. To jest ten, o którym napisano, oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Ewangelia według Łukasza rozdział 7 werset 27. Trzecia zapowiedź to z księgi proroka Malachiasza rozdział 3 wersety 22-24. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na chorębie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Te wersety wyjaśnił sam Jezus, ogłaszając, że te teksty mówią o Janie Chrzcicielu. Ewangelia według Mateusza rozdział 11 werset 14. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Oto co Jezus mówił do tłumów o Janie Chrzcicielu. To jest ten, o którym napisano, oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Księga Malachiasza rozdział 3 werset 1. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana, natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Ewangelia według Łukasza rozdział 7 wersety od 27 do 30. Stwierdzenie Jezusa, że nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, stawia Jana Chrzciciela na wyjątkowej pozycji.
Wielkość Jana Chrzciciela to przede wszystkim wielkość misji, jaką zlecił mu Bóg. Miał za zadanie przygotować drogę dla przyjścia Mesjasza jako Baranka Bożego. Misję tą wykonywał bezkompromisowo w duchu i mocy Eliasza. Przypatrzmy się na kilka zdarzeń w życiu Jana Chrzciciela. Pierwsze zdarzenie. Jan Chrzciciel głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Koniecznie trzeba sobie przypomnieć, co to jest grzech. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 4. Prawdziwe opamiętanie się i odpuszczenie grzechów może się tylko oprzeć na oryginalnych 10 przykazaniach, które Bóg ogłosił na górze Choreb i dał je zapisane własnym palcem Mojżeszowi w formie 2 tablic kamiennych, które Mojżesz włożył do skrzyni przymierza. Zdecydowanie współczesne chrześcijaństwo odrzuciło oryginalne 10 przykazań, zastępując je własną wersją lub tłumacząc, że 10 przykazań to stare przymierze, które już nie obowiązuje. Cokolwiek zrobili oni z 10 przykazaniami, to już nie mają prawa głosić prawdziwego opamiętania się na odpuszczenie grzechów, gdyż nie spełniają definicji grzechu pochodzącej od Pana Boga, a wymyślili sobie własną definicję grzechu. Misja pierwszego Eliasza, a potem drugiego Eliasza i trzeciego Eliasza zawsze opierała się o przypomnienie zakonu Mojżesza, sługi Bożego, któremu przekazał Pan Bóg na Chorembie ustawy i prawa dla całego świata. Zakonu Mojżesza jest bardzo mało. W czasach Eliasza Tezbity królował Baal i Asztarte, w czasach Jana Chrzciciela królowali faryzeusze i saduceusze, a w czasach ostatnich dni świat zostanie opanowany przez wielki Babilon i fałszywego proroka. Wszyscy, którzy zostaną ochrzczeni i oczyszczeni Duchem Świętym, to znaczy jak jest zapisane w Ewangelii według Jana, rozdział 16, werset 8, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Przyjście Bożego Posłańca w duchu i mocy Eliasza zawsze niechci się kojarzy z przekonaniem o grzechu na podstawie 10 przykazań, następnie o sprawiedliwości tej przypisanej przez Boga na podstawie wiary w Baranka Bożego oraz wielkiej odpowiedzialności każdego z nas przed Boskim Sądem Ostatecznym, gdzie Pan Bóg nie ma względu na osoby i czekającym Królestwie Niebieskim lub ogniu piekielnym. Tutaj nie ma trzeciej opcji, albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Reakcja ludzi na głoszenie Jana Chrzciciela. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana, natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Reakcja ludzi na głoszenie Jana Chrzciciela była od uwielbienia Pana Boga, że zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, po wzgardzeniem chrztu przez faryzeuszów i uczonych z zakonie poprzez stwierdzenie, że Jan Chrzciciel głosi pod wpływem demona. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 7 do 12, pisze o działającej wśród nas tajemnicy nieprawości powodującej niewiarę w prawdę, więc dochodzenie tego, dlaczego i jak się to dzieje, jest stratą czasu i wykraczaniem poza ramy wiary w Pana Boga. Skup się na zbawieniu, społeczności z Panem Bogiem i doskonałości. Proś Pana Boga, aby dał ci mądrość potrzebną do poznania prawdy. Eliasz zawsze ma problem z hierarchią kościelną i z władzą polityczną. Hierarchia kościelna, zamiast służyć kościołowi, paś owieczki moje, rządzi owieczkami, okazując im swoją władzę. Księga proroka Amosa, rozdział 6, werset 1, biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Stare echo z ogrodu Eden, będziecie jak bogowie, cały czas jest popularne. To oni i tylko oni wiedzą, co jest dobre, a co złe. Jezus ich określił groby pobielane. Zwodzenie ludzi poprzez czary i duchy nieczyste wychodzi im bardzo dobrze.
Ta hierarchia kościelna prześladuje wszystkich, którzy nie są jej posłuszni, wykluczając, szkalując, wrzucając do więzienia, paląc na stosie i zabijając, wykorzystując do egzekucji swoich wyroków władzę świecką. Tak się działo przez całą historię świata i nasili się to w dniach poprzedzających przyjście drugie Jezusa Chrystusa jako Pana Panów i Króla Królów. Wtedy to zatriumfuje wielki Babilon i fałszywy prorok na światem, lecz Pan Jezus zabije ich tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swojego. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ewangelia według Mateusza, rozdział 3, wersety od 7 do 9. Chrzest nic nie daje, jeżeli nie idzie za nim wydawanie owoców godnych upamiętania. Każdy z nas musi stanąć osobiście na sądzie ostatecznym, gdzie nawet stwierdzenie, że ojca mam Abrahama, nie jest biletem do Królestwa Niebieskiego. Możesz sobie wymyśleć jeszcze inne okoliczności wzmacniające twoją pozycję przed Panem Bogiem, lecz są to stracone złudzenia, które w żaden sposób nie pomogą tobie. Ten kanał Last Days Pastor prowadzony w duchu i mocy Eliasza odsłoni przed tobą całą prawdę o boskich kryteriach sądu, gdyż Pan Bóg nie ma względu na osoby. Boże kryteria są wysoko postawione, lecz możliwe do osiągnięcia, o czym świadczy wielki tłum zbawionych pokazany apostołowi Janowi w Apokalipsie. Więc, powiedz sobie w duchu, będę jednym z tych zbawionych i dołożę wszelkich starań, aby nie stracić tak wielkiego zbawienia. Boże, ratuj mnie i okaż mi swoje miłosierdzie i łaskę. Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stanął Jan Chrzciciel, był król Herod. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. Ewangelia według Mateusza, rozdział 14, wersety 3 i 4. Aby zrozumieć to, co Jan Chrzciciel mówił, że nie wolno ci jej mieć, musimy się cofnąć do Starego Testamentu. Eliasz ma głosić: pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorębie ustawy i prawa dla całego Izraela. Księga proroka Malaczjasza, rozdział 3, werset 22. Jak mówiłem w epizodzie pierwszym, nie tylko Eliasz głosi zakon mojżeszowy, lecz także ustawy i prawa. Trzecia księga mojżeszowa kapłańska w rozdziale 18 Pan Bóg podaje prawo dotyczące świętości małżeństwa i rodziny. Tam w wersecie 16, nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata. Związki seksualne pomiędzy krewnymi Pan Bóg określa jako ohydne, sprośne, nieczyste, obrzydliwe. Kończąc te pouczenia, Pan Bóg podaje w wersetach 29 i 30, gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. To też przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz. Osobiście znałem sytuację, gdzie pastor udzielił ślubu parze, łamiąc Boży nakaz dotyczący świętości małżeństwa, czyli były to smutne skutki nieznajomości praw Bożych, które musi naprawić Eliasz. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem.
Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg Twój, daje Ci w posiadanie. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 24, wersety od 1 do 4. To prawo w dalszym ciągu obowiązuje. Bóg nic tutaj nie zmienił i Jan Chrzciciel dobrze to rozumiał. Żona Heroda Herodiada dobrze to rozumiała, bo doprowadziła do uwięzienia, a następnie zabicia największego z ludzi urodzonego z niewiasty, popełniając wielki grzech. W czasach ostatecznych na trzeciego Eliasza też zostanie wydany wyrok śmierci i zakaz kupowania i sprzedawania, gdyż nie pokłoni się wielkiemu Babilonowi i fałszywemu prorokowi. Zwycięzcy tego ostatniego boju wejdą razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi do wiecznych Bożych przybytków. Objawienie Jana, rozdział 12, werset 11, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Nauka Jana Chrzciciela. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Ewangelia według Mateusza, rozdział 3, werset 2. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia według Jana, rozdział 1, werset 29. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ewangelia według Mateusza, rozdział 3, werset 11. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 30. Upamiętanie to nie tylko odwrócenie się od grzechu, lecz zmiana sposobu myślenia, nowonarodzenie, bez którego nie ma wejścia do Królestwa Bożego. Wiara w Syna Bożego jako Baranka Bożego w dziele zgładzenia grzechów i przypisania sprawiedliwości Chrystusowej jest podstawą zbawienia. Resztę dzieła dokonuje Duch Święty, który codziennie współpracuje z każdym z nas osobno w tym dziele zmiany sposobu myślenia, aby Chrystus w nas wzrastał. Zalecam używanie swojego notesu, gdzie będziesz notował swoje myśli, przemyślenia i decyzje, co do drogi, jaką chcesz iść. Te tematy będę omawiał w duchu i mocy Eliaszowej w kolejnych wykładach. Wielkie błogosławieństwo od Boga Wszechmogącego tym, którzy żyją w społeczności z Nim i są doskonali. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapraszam za tydzień na kolejny trzeci odcinek Księgi Malaczjasza pod tytułem Eliasz, Mojżesz i Jezus na Górze Przemienienia.